Witam bardzo serdecznie, z tej strony KL209, witam oczywiście w kolejnych, oczywiście poradach ogrodniczych, oczywiście Kaela. Dzisiaj tak jak już mówiłem w poprzednim filmiku, nagram materiał o maku takim piwoniowym, inaczej zwanym jako papaver. Dlaczego papaver? No oczywiście to jest taka nazwa z odmiany na przykład powiedzmy Piwoni, piwoni bodajże, bo też na piwonie niektórzy mówią też peonia, a na Mak inaczej mówią papaver. No, taka to jest mniej więcej odmiana, podobna do też piwoni. I mniej więcej co Mak, yy, właśnie ten peoniowy, tak zwany papaver czarny, to jest oczywiście roślina jednoroczna. Po zasadzeniu nasion, powiedzmy mniej więcej, yy, liczmy tak. Od 3 do 5 cm taką roślinkę, żeby wsadzić do ziemi 3-5 cm, mniej więcej taki, mniej więcej ten. A jeżeli o średnicę takie wahanie, to mniej więcej e, między 15 a 17 cm. Taka średnica jest, taki odstęp, żeby po prostu zasadzić te nasiona tak dalej. No i co, potem po prostu na drugi rok e, powinny już te maki wyjść, kwitnąć i tak dalej. Więc tu macie oczywiście e, kolor, jak to mniej więcej wygląda, ten mak papamer e, czarny. No i co, uprawa, e, tak jak już mówiłem, od, do wsadzenia no, na około głębokości 5 cm. 4 nawet cm, 4 cm myślę, że akurat zaczął nasiona po prostu wsadzić, tak dalej, e, zasypać, no wiadomo, że podać, tak dalej, i na drugi rok myślę, że e, powinien się ten mak oczywiście e, pojawić, tak, ze względu na to, że mam niestety łocisz e, się ładowarkę, ładowarki, tak dalej. Dlatego tak krótko mówię, bo zaraz też mam jeszcze inne. Życzę do roboty, mam też drugi kanał na YouTube i też mam yy, drugie konto yy, na TikToka. To ja tak szybko po prostu nagrywam ten materiał, żeby po prostu yy, on po prostu doszedł i do TikToka i do YouTube'a, także tam oczywiście zapraszam i na TikToka, i na YouTube Paradegseka, a po tam więcej oczywiście informacji, jeżeli chodzi o to. Ten filmik też się tam powinien pojawić. Mak y, czarny, mak papaver, tak jakoś mówiłem uprawa, to po prostu około 4 cm głębokości wsadzenia tych nasion, nasypywanie, podlewanie, y, stanowisko może być słoneczne, może być słoneczne, ale polecam nie aż takie słoneczne, tylko po prostu takie jakby półsłoneczne polecam takie stanowisko. Yy... Nawet, nawet może by było nawet dobrze jakby to było takim jakby, że żeby to miało i światło i powietrze, ten mak, żeby on tak praktycznie nie był taki tam zakaraszowany czy coś takiego, żeby nie był tam zag zagrędzony czy coś, po prostu miał trochę miejsca. I tak jak już mówiłem 4 cm wsadzenia nasiona, yy, najlepiej z nasion lub jak ktoś ma jakiś dostęp czy coś to najwyżej kupić taką sadzonkę czy skądś i po prostu wsadzić do ziemi no i można się za parę tygodni doczekać już kwiatów tak jeśli się ma sadzonkę A jeżeli znasią to niestety trzeba czekać dopiero w przyszłym roku może oczywiście taki mak yy, zakwitnąć tak yy, tak się tu mniej więcej prezentuje także tyle jeżeli chodzi o uprawę maka, maka czarnego, papaver inaczej, papaver, czakmarny, czak papaver, tak to mi więcej wygląda. Yy, podlewać, no niestety maki niestety potrzebują dużo wody, jeżeli chodzi o podlewanie. Jeżeli chodzi o nabór i tak dalej, to ja oczywiście dodaję kompostu albo jakiś kompost yy, granulowany, obornik granulowany lub jakieś inne na, na yy, różne takie tam yy, ten to można też zobaczyć na przykład do mm, jeżeli chodzi o Mac to można zobaczyć yy, w jakiś sklep choric coś ale jeżeli szukacie oczywiście dobrego nawozu do kwiatów to ja oczywiście zapraszam na mojego TikToka i na YouTube a. tam oczywiście jest materiał jeżeli chodzi o nawozy jakich ja używam do ogrodu czy na przykład tu do, do, do tych domowych kwiatów yy, ogrodniczych Także tyle z mojej strony, moi drodzy widzowie, trzy filmiki, no cóż, no tak to wygląda, nie? No, także oczywiście dziękuję Wam za uwagę, no i no cóż, do zobaczenia do kolejnych materiałów ogrodniczych, także na razie, no i oczywiście, jak zawsze, pozdrawiam.